Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 3, a już niedługo, mam nadzieję, 4. Zaczynamy sobie od nietypowego nakładania naklejki i jest to wyjątkowa naklejka, bo jest to Asus Republic of Gamers. Naklejka, którą nałożymy sobie tutaj z tyłu i to jest w zasadzie taki jakby mini konkurs, bardziej zabawa dla was, jeśli ktoś chce stworzyć grupę motywów stylizowanych na Asusa, to może sobie stworzyć tutaj w grze i po prostu oznaczyć tą naklejkę Asus, tam trzeba w opisie napisać po prostu Asus, żeby mógł to wyszukać, już wam pokażę gdzie to wyszukuję. Tutaj jak widzicie na dole jest opcja szukaj. Sobie wybieram opis i wpisuję sobie Asus, cyk, i wyskakują nam naklejki stylizacji właśnie producenta sprzętów tych. No i ja sobie wybrałem naklejkę, którą stworzył Warko. Osoba, która stworzy taką naklejkę, będzie właśnie w ten sposób wyróżniona u mnie na odcinku. Więc to jest taka dodatkowa dla nas zabawa. Jeśli chcecie się pobawić, to zapraszam. Dzisiaj użyjemy naklejki użytkownika Warko na... Nie wiem, czy tak się czyta jego nick, czy nie, ale wiecie, o co chodzi. Chyba to jest najważniejsze. I zrobimy z tego Astona DB11 standardowo driftowóz, ale nie standardowo, no bo jest to Aston Martin, jest to taki, kurczę, egzotyk. Wygląda niesamowicie i troszeczkę go przerobimy, zobaczymy co się uda z nim zrobić. Nałożymy sobie tą naklejkę tutaj z tyłu i tak zastanawiam się, czy może nałożyć jeszcze ją z boku. Nie wiem, chociaż ten tył jest tutaj taki trochę mały. Ja bym może gdzieś z boku nałożył, nie wiem gdzie ją dokładnie tutaj też nałożyć. Może gdzieś w tym miejscu? Co o tym myślicie? Pyk, pyk. Szkoda, że to nie jest live, to nie możecie mi powiedzieć, co o tym myślicie. Ale zrobimy sobie live'a też z Wardzy na pewno. Dobrze, zrobimy sobie tutaj tak delikatnie Asus Republic of Gamers w tym miejscu. Ta naklejka, ta grupa motywów ma aż 46 chyba naklejek, tak? Także dosyć dużo, jak widać. No ale w tej grze możemy sobie na samochód nałożyć aż 1000 różnych warstw, więc 46 warstw to nie jest dla tej gry jakiś specjalny problem. No i tak myślałem, żeby jeszcze zmienić lakier tego samochodu, także wybiorę sobie jakiś, żeby było to logo dobrze widoczne. Może właśnie czarny, na czarnym to super jest widoczne. Zresztą nie widziałem jeszcze czarnego Astona Martina, nie wiem jak wy. To jest takie chyba mało spotykane, ale nie widziałem w sumie, więc będę miał czarnego Astona Martina. No i wejdźmy sobie jeszcze w Forza Vista, jest to bardzo ładny samochód, więc warto by było sobie go obejrzeć dookoła. Pyk. Zobaczmy, ja nie wiem czy ja go czasami jakoś tam nie przerabiałem, ale maski... Jest maska, tutaj właśnie z boku się otwiera. Jezus Maria, te Astony zawsze mają ogromne silniki. 5-litrowa V12, moi drodzy. I rzeczywiście, już przejechałem się trochę tym samochodem i brzmi to jak taka Fordzowa V12 trochę. Ale nie brzmi tak strasznie płasko w tej grze. Bo V12 w tej grze brzmią trochę płasko. No i zobaczcie, jeśli chodzi o kokpit, to tutaj jest coś podobnego do nowych Mercedesów. Też po środku mamy taki wystający tablet, ale nie jest on taki aż mocno wystający jak w nowych Mercedesach, tylko jest taki troszeczkę schowany, no nie? To jest oczywiście panel, gdzie wyświetlają nam się informacje o samochodzie, jakieś tam radio, nie radio, muzyka, w sumie radio. Kto teraz słucha radia w samochodzie? Słuchacie radia w samochodzie? Jesus. Zaściankowo trochę. Tutaj mamy spoiler taki bardzo subtelny, wysuwany z tyłu. I oczywiście bagażnik. Nie, czekaj. O właśnie, jest bagażnik, ale to taki malutki, żeby tam schować nie wiem co. Roweru to tam ja nie schowam. No dobrze. To mamy sobie to, ja sobie zrobię teraz taki szybki tuning. W zasadzie ten samochód jest już dosyć mocno porobiony i nie wiem, czy będę chciał zwiększać mu jakoś specjalnie moc. Zobaczmy sobie tylko, co możemy zrobić. No tutaj z wyglądu chyba nie za wiele DB11 nam oferuje. W sumie ten tył przypomina mi jakieś BMW, jeśli chodzi o te światła. Co o tym myślicie? Czy to jest
Coś na kształt BMW M4? Nie wiem, jakieś takie mam skojarzenia z tym. Może nie M4, ale kiedyś chyba robiliśmy jakąś BMW do driftu, która kojarzyła mi się z Astonem Martinem, jeśli chodzi o tylne lampy. Co to byłby za odcinek? O drifcie. Co to byłby za odcinek u Luska, gdybyśmy nie zrobili naszego samochodu na maksa, jak się da, wszystkimi częściami. No i teraz pytanie, jak tym jeździć? Mamy aż 1879 kg wagi, co zaraz zmniejszymy jeszcze pozostałymi rzeczami, które możemy tutaj zainstalować czy odinstalować. Ale ciekawy jest ten wykres, zobaczcie jak on wygląda. Źle jest zrobiony ten wykres i powinien mieć troszeczkę wyższe wartości pionowe. Przez co ten wychodzi nam poza skalę totalnie, bez sensu. No ale jeszcze parę rzeczy zostało do instalowania. Jeśli chodzi o moc jednostki napędowej, to jest tutaj na maksa. Konwersji napędu zrobić nie mogliśmy. Oczywiście gnoja robimy na glebę jak się da. Jeszcze go trochę obniżymy zaraz w ustawieniach driftowych. Ja wam tylko mogę powiedzieć, że kozacko ten samochód wygląda i zdecydowanie nie zrobiłbym go do driftu, gdybym go posiadał. Ale jest przepiękny, strasznie podobają mi się Astony Martiny, naprawdę, bardzo, bardzo. No i mamy tutaj w tym akurat modelu, mamy dobrą kierownicę, a nie taką brytyjską, popsutą z prawej strony, tylko mamy właśnie z lewej, tak jak powinno być, tak jak napisali w książkach. Dobrze, instalujemy sobie te wszystkie rzeczy, jeszcze pokażę wam, a właśnie, tutaj jak z oponami, mamy tak dużo mocy, że instalowanie moglibyśmy prawdopodobnie zainstalować nawet te najbardziej przyczepne opony. Myślę, że wystarczą nam. Dajmy sobie te wyścigowe opony. Zobaczymy, co się stanie. Jeśli chodzi o poszerzenie, zróbmy trochę więcej przyczepności z przodu, dajmy nawet trochę szersze. Ale właśnie chciałbym zobaczyć felgi, chociaż te Astonowo-Martinowe są fantastyczne. Podobają mi się bardzo. Chyba nie możemy, a nie co? Możemy zwiększyć ich cal. W takim razie ja bym je zostawił. Zostawię, niech sobie takie będą. I teraz ten samochód wygląda fenomenalnie. Tylko, wiecie czego jeszcze mi brakuje? Brakuje mi tego, żebyśmy mogli zmienić kolor tych felg. A właśnie chyba zmienić ich nie możemy. Moglibyśmy dać je na przykład pomarańczowe albo jakiś taki różowy. Kolor bardziej radosny, który pasowałby nam do klimatu driftowych samochodów. Dobrze, instalujemy tę konfigurację i zobaczcie, teraz po podjęciu wagi mamy aż 1487 kg, więc to jest sporo mniej, o 400 kg chyba mniej mamy wagi tego samochodu, także bardzo spoko. I teraz tak, teraz chodźmy sobie zrobić, zobaczmy jak to w ogóle jeździ, jak to brzmi. Przypominam, mamy tu V12 pod maską, konwersji nie dało się zrobić, nie dało się zrobić swapa silnika, dało się ewentualnie zrobić konwersję napędu z napędem na 4 koła. No ale jak wiemy, do driftu napęd na 4 koła nie jest nam do niczego potrzebny i zostawimy sobie napęd na tył oczywiście. Cholera jasna. Zapomniałem, ja zawsze wyjeżdżam w tej grze, jadę pod prąd. Ale to dlatego jadę pod prąd? No bo jestem nauczony, żeby jeździć po tej prawej stronie, a nie lewej. Kto jeździ po lewej stronie? A wiecie co jest najgorsze? W Fordzie Horizon 4 też będziemy jeździć po złej stronie drogi, by to szlak trafił i cały czas będę łapał takie czołówki jak przed chwilą. No, nigdy się chyba tego nie nauczę. No, ale trudno. Więc tak sobie brzmi na w miarę niskich obrotach nasz Aston Martin. Na padzie ten gaz dotykam tylko, dosłownie, tak żeby ten samochód nie miał okazji zabuksować kołami. Więc są to niskie obroty, jadę sobie bardzo powoli, z kulturką, udaję, że mam słaby samochód, chociaż jego wygląd na to nie wskazuje. I jestem takim w miarę dobrym obywatelem, który w terenie zabudowanym jedzie 170 km na godzinę na piątce, na niskich obrotach, poniżej 1000 obrotów. Ja nie wiem, ile on ma tych obrotów, gdybyśmy mieli inny zegar, ja lubię akurat ten elektroniczny. No dobrze, nieważne. Koniec tego pierdzielenia. Chodźmy w takim razie podliftować tym samochodem. Zaraz zrobimy jeszcze mu obniżenie dodatkowe w ustawieniach. Ale teraz zaciskam gaz do końca. Już
Zobaczcie, co się dzieje z obrotomierzem. On tutaj strasznie szaleje, tak jakbym co chwilę tracił przyczepność. Takie mam wrażenie. Ale nic, dym spod opon nie leci, tylko tak czuję, że ten samochód traci przyczepność. Nie wiem, jak będzie z driftowaniem. Chociaż, jak wiecie, Aston Martin ma silnik usytuowany z przodu, no i napęd na tył, więc teoretycznie powinien być to świetny kandydat do latania bokiem. Będziemy musieli sobie zrobić troszeczkę negatyw z przodu, samochód obniżyć, zrobić mu jakieś dodatkowe ustawienia i możemy jechać w drift. Ale póki co, spróbujmy na tych standardowych ustawieniach Astonowo-Martinowych coś zdziałać. Widzę, że skrzynię biegów będzie trzeba też ustawić i na pewno układ prowadzenia. Bardzo łatwo na obecną chwilę przesterować samochód. O shit, moi drodzy, ile tu mamy biegów? 8 biegów mamy w tym samochodzie. Ja cię dupczę. Nie, dobra, to weźmy... Zróbmy chociaż te 7 biegów. Albo żeby 8 była strasznie krótka. Tylko jak to właśnie, to się... Tutaj powinno być tak, że jak się przesuwa jeden bieg, to pozostałe powinny się inaczej też ustawiać. Zaraz, zobaczmy, co się stanie, ile pokaże nam w symulacji tutaj kilometrów na godzinę. Tylko 353 km na godzinę. My już robiliśmy takie driftowozy, które osiągały powyżej 400 km na godzinę w symulacji i tak około 397 w prędkości rzeczywistej, tej maksymalnej. No ale prędkość maksymalna, jeśli chodzi o drifting, nas nie interesuje, dlatego to zostawimy sobie tak, jak jest. Dajmy przód troszeczkę w negatywie, tył całkiem wyprostowany. Geometrię zawieszenia dajmy na 7 stopni. Tutaj dajmy stabilizatory usztywnione, resory też. No i właśnie tu możemy jeszcze troszeczkę obniżyć, nawet sporo, zobaczcie. To jest 6 mm, dobrze mówię? Możemy jeszcze obniżyć, to jest dużo, to jest ponad pół centymetra. Możemy dać sobie też sztywne zawieszenie, tutaj aerodynamika nic. Dajmy sobie hamulec na przód, balans. Ciśnienie zostawmy takie, jakie jest. No i oczywiście możemy jeszcze poprawić sobie dyferencjał. Mamy gotowy samochód driftowy, teoretycznie. I jedziemy. Zobaczmy teraz, co się dzieje z tym autem. Jest bardzo niskie, no nie? Świetnie wygląda, ale ten tył naprawdę jakoś przypomina mi BMW. Już takim jeździliśmy, już driftowaliśmy. No i teraz po dodaniu gazu i skręceniu trochę kołami... O shit, te biegi są rzeczywiście teraz bardzo krótkie, one wcześniej były wydłużone do maksa. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że takie skróciłem, ale samochód ma ogromny power. Z tymi krótkimi przełożeniami radzi sobie jak... O shit, nie wiem, jak to porównać do czego. Tak jakbyście... nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś z was mielił mięso... W takim robociku do mielenia mięsa, to wyobraźcie sobie, że do takiego robocika do mielenia mięsa nie wkładacie mięsa, tylko budyń. To jest właśnie takie porównanie po zmianie tej skrzyni biegów, czyli po skróceniu biegów. Po prostu on z tymi biegami radzi sobie. Założę się, żeby bez problemu ruszył nawet z tej 8 i to całkiem żwawo. Robi się z tego taki Koenigsegg Regera trochę. O i patrzcie. Jest 8 i to kruszy. No ale nas interesuje to, żeby zrobić z tego jakiś konkretny samochód driftowy, pomimo wszelkich przeciwwskazań. W tym wypadku przeciwwskazaniem jest ogromna moc i zdecydowanie za krótkie biegi, więc je musimy sobie natychmiast wydłużyć, żeby to jakoś nam szło, bo nie chcę co chwilę zmieniać biegu, nie? Też za krótkie nie mogą być. Zostawmy sobie może takie. To będzie się kończyło na 6. 6 spokojnie nam. Będziemy tak między 4. Dajmy sobie tak, wydłużmy sobie troszeczkę 4. 6 całkiem skrócimy. I 5 troszeczkę wydłużymy. Pyk. Teraz będziemy mieli bardzo fajne biegi. 1 możemy trochę skrócić. Możemy skrócić. Wydłużmy trochę 2 i 3. Wydłużymy sobie 2 trochę. Trochę cyk. No i fantastycznie. I teraz powinniśmy mieć w miarę takie ustawienie, o jakie mi chodzi.
chodzi o to, żeby, no wiecie, żeby samochód tak strasznie nie wchodził na bardzo wysokie obroty od razu, tylko żeby można było coś tam kontrolować tymi obrotami kół, krótko mówiąc. Bo nie mówię tutaj o obrotach silnika, silnik chodzi praktycznie od razu na wysokie obroty, ale jak mamy te biegi wydłużone trochę, to możemy troszeczkę jeszcze jakby tą, no, no, tą moc okiełznać. To jest piękny samochód, który tutaj jedzie. Jest chyba Renault, ale już zapomniałem nazwy, jak ty się, ziomek, nazywałeś. Coś ty, kurde, jak ty się nazywasz? Renault? Ale brzmi fajnie. Dobra, olać gościa, ty! Jedziemy driftować. Ja się skupię tutaj w ogóle na wszystkich innych rzeczach w Forcie, ale to dlatego, że ja dawno nie grałem, wiecie? Ja naprawdę dawno nie grałem w tę grę. I tak jak sobie teraz do niej wbiłem, to po prostu podziwiam wszystko dookoła. A tutaj trzeba driftować, tutaj trzeba Astona Martina okiełznać z pięknym znaczkiem Republic of Gamers na tylnym zderzaku. No i teraz tak, jeśli chodzi o sterowanie tym samochodem podczas driftu, jest dziwnie, bo on się zachowuje trochę tak, nie wiem jak to opisać nawet, dziwnie się zachowuje, trochę jak te właśnie egzotyki w Fordzie. Nie jest taki nadsterowny, jakbym chciał właśnie do driftu, jest taki podsterowny, jak się doda gazu, to zaczyna dosyć szybko łapać przyczepność, na czym mi totalnie nie zależy podczas driftu. I no właśnie brakuje tutaj tej responsywności, brakuje tego, żeby ten samochód jakoś łatwiej wchodził w ten drift, tak? Teraz bezręcznego próbowałem go wprowadzić w ten drift. Może powinienem zrobić skandynawskie szarpnięcie? Nie, bo to bezręcznego właśnie chciałem. Ale chciałem tak spróbować właśnie samymi obrotami, samym jakimś ostrym manewrowaniem. I problem jest taki, że no ponieważ ustawiliśmy sobie ten dyferencjał tak jak ustawiliśmy, czyli jeśli puszczam gaz, to dyferencjał jest całkowicie luźny, a jeśli dodaję gazu, to dyferencjał jest sztywny, co jest dosyć oczywiste. Ale problem jest taki, że ten samochód w ogóle nie chce współpracować, gdy próbuje coś zdziałać, jeśli chodzi o drifting. Albo może za dużo grałem w The Crew 2. Tam to w ogóle ten drift jest pomieszany. Starałem się jak najmniej w ten drift grać, po prostu przeszedłem go i tyle. Bo jeśli chodzi o driftowanie w The Crew 2, to jest porażka. Lubię tamtą grę, ale drifting jest do dupy. Jest naprawdę do dupy. Próbowałem go jakoś polubić, ale się nie udało. No dobra. Jest ciężko, kurczę, ten Aston jakiś jest taki naprawdę dziwny. Ja mam wrażenie, że ten samochód zachowuje się trochę tak, jakby miał silnik ustawiony centralnie. Zainstalowany centralnie. Ustawiony, jak się powinno mówić. Silnik po prostu w centrum, w środek ciężkości, centrum. A tutaj mamy niby ten środek ciężkości bardziej naprzód, tam chyba 53% było. To jest dużo, na drifting to spokojnie powinno wystarczyć. Tymczasem ten samochód nie jest taki łatwy do opanowania i cały czas zachowuje się, mimo takiego dość drastycznego tuningu driftowego, próbuje się zachowywać jak samochód do wyścigów, a nie jak samochód driftowy. I to jest bardzo ciekawe w nim. Nie wiem, skąd mu się to bierze, dlaczego taki jest, mimo że ma predyspozycje do bycia dobrym driftowozem. Jak do tej pory najlepsze driftowozy wychodziły mi z samochodów takich klasycznych, jakichś starszych. Myślicie, że wpływ na to, jak ten samochód się zachowuje tutaj na drodze, może mieć to, że ten samochód jest już taki nowoczesny, że ma jakieś tam różne systemy wspomagania, inne bariery tego typu? Ciekawe, czy to w grze jest też właśnie pomyślane, aby to tak działało. No dobrze, tak sobie jadę nim szybko. 340 km na godzinę. Możemy sobie wbić tę 7, ale to już jest taki nadbieg, który praktycznie nic nam nie robi. I oczywiście możemy wbić też... Oj, zawsze to drzwi! No i szósteczka. Siódemeczka. I ósemeczka. No ósemeczka to już jest taki totalny nadbieg, dlatego że ten bieg w ogóle nie jest uwzględniony na wykresie, gdzie mogliśmy sobie tymi biegami
manipulować w różny sposób. A jadę w tą część świata, bo tutaj rzadko dosyć driftujemy, a tam są też ciekawe strefy i trudne strefy driftowe. W ogóle muszę wam powiedzieć, że teraz gram i nagrywam jednocześnie na laptopie od Asusa. Jestem troszeczkę zaskoczony, że to tak ładnie śmiga swoją drogą, bo no nie wiem, zawsze Forza Horizon 3 wydawało mi się taką grą naprawdę bardzo wymagającą, a tutaj bez problemu w 60 FPS-ach, jak widzicie, jadę sobie przez cały świat bardzo szybko i bez żadnej zacinki to śmiga. Chociaż ta gra na początku była bardzo słabo zrobiona pod pecety i lagowała, wtedy podejrzewałem, że ten laptop by sobie rady z nią nie dał. O tyle teraz widzę, że to śmiga po prostu fantastycznie. I ona zrobiła się chyba taka po prostu mniej wymagająca dzięki temu, że została zoptymalizowana i zrobiona porządnie na te komputery. No dobrze. Wiecie co, bardzo nieprzyjemnie mi się driftuje tym Astonem, naprawdę. To jest jeden z gorszych driftowozów, jakie zrobiłem do tej pory. A mam porównanie już dosyć duże, bo doświadczenie w tej grze zdobyłem na wielu, wielu samochodach driftowych. I ten jest jednym z gorszych, jakie testowałem. Chociaż pamiętam, że Acura albo Honda NSX, nie pamiętam dokładnie, który to był model, czy na rynek, na który rynek, ale chyba to była Acura NSX, NSX-R konkretnie, to tam wiecie, mamy centralnie ustawiony silnik, no i wtedy to była totalna lipa. Chyba też któreś Lambo było takie bardzo, bardzo słabe do driftowania, mimo że zrobiliśmy konwersję napędu, no jednak silnik ustawiony z tyłu to jest zawsze problem w tych driftowozach i no jest lipa. Tutaj z kolei totalnie nie mam kontroli nad samochodem. Czuję, jakby moje działania na padzie miały jakieś bardzo duże opóźnienia w stosunku do tego, co się dzieje w grze. Taki samochód się wydaje właśnie podczas tego driftu, wiecie? Nie wiem, czy to dobrze wam opisuję, jestem w stanie wytłumaczyć. Tak to wygląda z mojej perspektywy i mam nadzieję, że jakoś to zrozumieliście po swojemu i nie wybierzecie tego samochodu do driftu w tej grze albo do zabawy. Ale zdecydowanie możecie wybrać to auto do robienia sobie fajnych fotek, bo jest przepiękne. No tylko bardziej polecałbym zrobić je sobie pod wyścig niż pod drifty, mimo że na pierwszy rzut oka się wydaje, jakby ten samochód do tego się właśnie nadawał, nie? Nawet dosyć perfekcyjnie. Ale po takim właśnie zrobieniu driftowego tuningu w tym samochodzie jedna rzecz się zmieniła, mianowicie taka, że no, ciężko go przesterować, tak? Sterowność jego nie jest jakaś tam fantastyczna, ale nie jest też tak, jak widzicie, duże kąty sobie robię podczas tego driftu i samochodzik ładnie wraca na swój tor tam, gdzie powinien jechać, w tym kierunku, co powinien jechać, więc pod tym względem jest zdecydowanie lepiej, natomiast samo driftowanie przyjemne nie jest. Może powinienem spróbować gorsze opony założyć, jakoś by to było lepiej. Może właśnie mam za dużo tej trakcji. No ale wypowiadajcie się w komentarzach o tym samochodzie. Ja wam muszę powiedzieć jeszcze raz, że jest to przepiękne auto, ale do driftu się raczej nie nadaje. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa.